Dzień dobry, zapraszam Państwa tradycyjnie na krótki komentarz wideo. Omówię w nim aktualną sytuację techniczną indeksów i wygasającej już niedługo wrześniowej serii kontraktów. Wreszcie jakaś reakcja ze strony popytu na indeksie WIG20. Widzimy, że popyt uaktywnił się na zniesieniu 61,8 całej podfali wzrostowej. To jest także to poprzednie minimum cenowe, więc tutaj występuje pewien taki element synergii, jeśli chodzi o zapory popytowe. No i w tej chwili jest to na tyle wyrazisty ruch, że ponownie indeksy czy też wydarzenia rozgrywają się w znanym nam już przedziale 2238-46. To właśnie po przełamaniu tej strefy indeks przetestował zniesienie 61,8, a wymieniony obszar cenowy, czyli 38,46, ma prawo teraz pełnić rolę zapory podażowej, takiej lokalnej strefy oporu, bo między innymi grupują się tutaj także w tej chwili zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie bieżącej fali spadkowej, więc takie charakterystyczne wzmocnienie dobrze znanego nam już węzła FIBO. Ewentualne pokonanie, czyli uściślając, tutaj w tej chwili między innymi wypada 18,6 całego ruchu spadkowego. Gdyby udało się pokonać analizowany opór, mogłoby to stać się takim źródłem dodatkowej inspiracji dla kupujących. Nie można wykluczyć, że znaleźlibyśmy się wówczas też w historycznie potwierdzonym już obszarze 2273,81. Charakterystyczna strefa wsparcia wyznaczona na bazie 38,2, 68,5. Proszę zwrócić uwagę, że po przełamaniu tej strefy zaczęła pełnić rolę zapory podażowej, więc klasyczna zasada zmiany biegunów. I tutaj wszystko jak przebiegło zgodnie z takim scenariuszem bazowym, bowiem węzeł 73,81 był, jak już wspominałem przed momentem, wyznaczony między innymi na bazie 38,2 i po przełamaniu tej strefy znaleźliśmy się w rejonie 61,8, czy też dokładnie przetestowaliśmy ten rejon. I strefa 73,81 w dalszym ciągu ma prawo pełnić teraz rolę oporu technicznego, bo tu z kolei wypada zniesienie 38,2 całego ruchu. A dodatkowo, jak widzimy dokładnie, ta strefa przebiega mniej więcej po środku tej czarnej, silnej podażowej świecy, po przełamaniu której rzeczywiście podaż zyskała. Znaczy po przełamaniu strefy 73,81 w taki dość spektakularny sposób podaż zyskała przewagę. Więc pozostawiłbym ten zakres w tej chwili, oczekując, że będzie pełnił rolę oporu, tym bardziej właśnie, że wypada tutaj zniesienie 38,2. Więc mamy dość dobrze scharakteryzowane dwie zapory podażowe, w tej chwili już testowany przedział 38,46 i dużo istotniejszy węzeł 2273,81. Natomiast gdyby nie udało się pokonać 38,46, to tutaj w zanadrzu mamy bardzo silne wsparcie 2191-2195, zakładając, że no rzeczywiście kupującym nie udało się w tym momencie przedrzeć ponad 38,46 i rynek powrócił w okolice 61,8 bądź właśnie tej strefy 91,95. Bardzo silna strefa wyznaczona na bazie trzech zniesień, między innymi 68,5 i zniesienia 113% zniesienia zewnętrznego tej właśnie tutaj zaznaczonej niebieską przerywaną linią fali wzrostowej. Więc to już jest takie wsparcie, które ja traktuję w kategoriach średnioterminowej zapory popytowej i nieudana obrona przykładowo tak charakterystycznego węzła, to duże prawdopodobieństwo załamania się całego ruchu wzrostowego. Na razie reakcja w rejonie 61,8, próba pokonania węzła 38,46. Kontrakty
Tutaj dość precyzyjnie zadziałało wczoraj wsparcie 2217-23. Ruch spadkowy wytracił w tym rejonie swój impet, doszło do niewielkiego naruszenia dolnego ograniczenia węzła. Dzisiaj od początku popyt wykazuje się większą aktywnością, no i w tej chwili transakcje są zawierane w dość newralgicznym rejonie z perspektywy ujęcia intradayowego, bowiem jest testowane jak, analogicznie jak na WIG-u 20 zniesienie 18,6, ale tutaj widzimy fajne, takie charakterystyczne też wzmocnienia, czyli przełamaną linię niebieską kanału, która może teraz pełnić zgodnie z zasadą zmiany biegunów rolę oporu. Linia czerwona już została pokonana, ale w pobliżu przebiega też ta linia zielona ML. Podstawowe znaczenie ma według mnie linia niebieska, więc trwały powrót kontraktów ponad pułap 45. No, można by było mówić wówczas o tym, że pojawił się taki krótkoterminowy sygnał techniczny zapowiadający możliwość rozwinięcia się ruchu wzrostowego. Nie można wykluczyć, że analogicznie jak na WIG-u 20 dotarlibyśmy w okolice 38,2, czyli strefy 73-78, wzmocnionej w postaci tej górnej linii czerwonej, która jednak oddala się już w tej chwili trochę od oporu 73-78. Zobaczymy, jak będzie z determinacją popytu tu w okolicy 2245. Pokonanie tej zapory podażowej z uwzględnieniem ceny zamknięcia, tak jak sugerowałem przed momentem, to możliwość rozwinięcia się odreagowania, nawet uwzględniając tutaj test strefy 73-78. Póki co na pewno tym wydarzeniem, które może dla nas stanowić punkt odniesienia i wręcz powinno, tym wydarzeniem jest obrona strefy 2217-23. We wtorkowym komentarzu wideo wspominałem, że należy liczyć się tutaj z jakąś reakcją ze strony popytu, choć z drugiej strony ta wczorajsza przecena, zwłaszcza w końcowej fazie, popołudniowej fazie handlu, zupełne oderwanie od zdarzeń rozgrywających się w tym czasie na rynkach Eurolandu, gdzie jednak popyt starał się kontrolować sytuację, silny spadek spółek z sektora bankowego, no to wszystko robiło średnie wrażenie. No niemniej jednak ruch wytracił swój impet w okolicy 17,23. Tak jak przed chwilą wspominałem, ta strefa powinna być dla nas teraz ważnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wsparcia techniczne. Indeks DAX, też ciekawa sytuacja. Przede wszystkim musimy tutaj przypomnieć, należy tutaj przypomnieć o zniesieniu 88,6. Udało się Bykom wybronić to wsparcie, więc nie doszło do konfrontacji w przedziale 11,794-11,805. Tutaj popyt się uaktywnił. Były problemy i to bardzo wyraźne z pokonaniem 12,002-12,026. Dzisiaj to się udało. Widzimy, jaka reakcja ze strony rynku, na tyle wyrazista, że już w tej chwili testujemy 12,115, 12,145. W moim odczuciu, też o tym wspominałem we wtorek, to jest taka pierwsza licząca się krótkoterminowa zapora podażowa, wyznaczona analogicznie jak na WIG-u 20 na bazie zniesienia 18,6, ale tu dochodzą inne wartości, więc w tym rejonie możemy spodziewać się rzeczywiście jakiejś reakcji ze strony podaży. Natomiast uwiarygodnieniem ruchu byłoby trwałe pokonanie przedziału 115-145 i pokazuje kolejne, w moim odczuciu, ważne zgrupowania 12,255, 12,270 i przede wszystkim 12,366, 12,380. To są kolejne strefy, takie lokalne zapory podażowe, ze szczególnym tutaj uwzględnieniem według mnie strefy 12,366, 12,380 i zniesienie 68,5, 38,2. Ważne wartości, więc to jest analogiczny przedział w odniesieniu do testowanego już w tym momencie węzła podażowego 12,115, 12,145. Indeks S&P. Widzimy, że ten węzeł 2869,73
Rzeczywiście no, spełnił taką rolę nieprzypadkowej strefy i nadal pełni rolę respektowanego wsparcia technicznego, więc też musimy uwzględniać niezmiennie obszar 69-73 jako ważną zaporę popytową. No i trudno w tej chwili mówić o pogorszeniu się wizerunku technicznego, bo wspominałem, że dopiero trwałe przełamanie tej strefy wygenerowałoby nam jednak sygnał krótkoterminowej słabości S&P. Póki co nic takiego się nie wydarzyło, popyt się tutaj uaktywnił, były próby sforsowania tej strefy, ale nieudane. Natomiast no, jeśli chodzi o bariery podażowe, to w zasadzie no, nie musiałbym już przypominać, bo to widać też na wykresie. Wiemy, że tym punktem odniesienia jest 2916-19. Tu się ukształtował punkt zwrotny. To jest aktualny opór techniczny. Dopiero pokonanie tego oporu wygenerowałoby kolejny sygnał kupna. Natomiast problemy z kontynuacją ruchu to oczywiście możliwość ukształtowania się na wykresie nieco bardziej złożonej struktury korekcyjnej A, B, C, D, ale jest w tej chwili za wcześnie, by taki wątek wprowadzać. Dopiero w przypadku pokonania strefy 69-73 należałoby zacząć analizować wykres pod takim właśnie kątem. Póki co popyt tutaj kontroluje sytuację. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.